według programu, który jest mojego wyznawienia się uczymy z Panem, tak? Thank you.
wysłuchaj nas, Panie. Aby miłość zapanowała we wszystkich rodzinach, sąsiedztwach i państwach, we wszystkich ugrupowaniach, organizacjach i narodach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Społeczeństwa, że służą zaborcy,
że pobierają często więcej niż powinni pobrać. Jednym słowem wyrzutki społeczeństwa. Możemy sobie wyobrazić, co działo się w duszy Lewiego, gdy przyszedł do niego Pan Jezus i powiedział mu: chcę być u Ciebie dzisiaj w domu. Oto nauczyciel, to jego uczniowie przychodzą do niego, śledzą ich faryzeusze, uczeni w piśmie, mają za złe. W ten sposób, bracia i siostry, Jezus spełnił największą tęsknotę Lewiego za tym, żeby wyjść z tego poniżenia, pogardy, z tego najniższego stopnia, w jakim był gdzieś szeregowany jako człowiek, który był powszechnie odrzucany. I nagle taka nobilitacja. Wspomniałem na początku, bracia i siostry, że to Ewangelia o każdym z nas. Podstawową kondycją nas jako stworzeń jest fakt, że jesteśmy stworzeniami. Nie jesteśmy bogami, lecz jesteśmy stworzeniami. To pierwsza prawda. Druga prawda, że jako stworzenia niestety jesteśmy również obarczeni grzechem. Grzechem pierworodnym, który jest pozostałością po naszych przodkach, jest to kondycja. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli dzieci bogatych rodziców. Rodzice nagle stracili wszystko i dzieci nie mają nic. Nie jest winą dzieci, że są biedne, ale faktem jest, że są biedne. Tak się ma z grzechem pierworodnym. I taka jest nasza kondycja. Jesteśmy grzesznikami. Jeśli ktoś tego nie uzna, żyje w kłamstwie. I oto przychodzi Bóg do nas w tajemnicy serca, w tajemnicy miłości. Poniża się do nas, naszego poziomu. Przyjmuje nasze ludzkie ciało. Podejmuje nas styl życia. Żyje z miłością, czyli całkowicie dla Boga i dla ludzi. Za nas umiera, dla nas w Eucharystii zostaje. Obdarowuje nas wszelkimi łaskami, jakie są możliwe, najbardziej sobą samym, do końca nas miłował. I człowiek, gdy uświadomi sobie, że tak został przez Boga potraktowany, wtedy zaczyna się podnosić. Wtedy zaczyna podnosić głowę i zaczyna widzieć coś więcej niż siebie, ziemię i swój czel. Dostrzega wielką miłość Boga, a w Bogu wielką swoją godność. Bracia i siostry, każdy człowiek ma swoje tęsknoty. Każdy człowiek ma swoje pragnienia. One są różne. W zależności od wychowania, od szlachetności serca, od wielu, wielu rzeczy to zależy. Ale praktycznie nikt z ludzi nie godzi się na to, co ma i w czym jest, jaki jest. Ciągle chciałby być gdzieś indziej, mieć więcej, być lepszy. To jest nasza największa wewnętrzna tęsknota. I bracia i siostry, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest takie wielkie dzieło, w którym my dostrzegamy nie tylko wielką miłość Jezusa, ale dostrzegamy naszą wielką godność. Wreszcie odrywamy od siebie nasz wzrok. Swoje zainteresowanie skupiamy nie na sobie, na swoich biedach i grzechach, ale na Jezusie Chrystusie, na Jego miłości. I w Nim odnajdujemy nie tylko Jego wielką godność, ale również Jego miłość.
Bracia i siostry, mówi się o duchowości ludzi, którzy są zaangażowani, czcicieli serca Pana, którzy są zaangażowani w dzieło intronizacji. Co to jest duchowość? To złożone zagadnienie. Ale można powiedzieć, duchowość kształtuje w nas to, co wybraliśmy i dlaczego żyjemy, dla kogo żyjemy. W intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak mówiliśmy, w centrum uwagi jest Jego, jest Boże Serce, jest miłość, jest boskie Ty. Intronizacja jest w istocie aktem wiary. W akcie wiary ja nie mówię najpierw ja. W akcie wiary najpierw mówię Ty. I mówię Ty, Ojcze, Ty, Synu, Ty, Duchu Święty. Mówię Ty, Jezu. Poznaję, co mi objawiłeś w swoim życiu. Zachwycam się tym i wybieram Ciebie. Ty mnie porywasz i fascynujesz. Ty, 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 Ty. I dopiero wtedy, kiedy powiem Ty, mówię ja, poświęcam się Twojemu sercu. I tym, co nas podnosi, tym, co nas dźwiga, tym, co nas zachwyca, wręcz porywa, jest to, co Jezus dla nas uczynił. I nasze ludzkie tęsknoty, żeby być kimś innym, żeby nie grzebać swojej przeszłości, żeby nie dać się obciążyć swoim własnym grzechem, żeby nie zamykać się na sobie i na swoich problemach, jest właśnie boskie Ty. Bracia i siostry, jeśli ktoś chce, o tym zresztą pisze prorok Izajasz, co się wspomniane, jeśli ktoś chce doświadczyć Bożego błogosławieństwa, radości z tego, że Bóg mi pomaga, że Bóg mnie prowadzi, że Bóg się o mnie troszczy, to trzeba, jak nas zachęca Izajasz, najpierw wybrać Boga. Najpierw pójść Jego drogami. Najpierw powiedzieć Ty i Twoje błogosławieństwo. Ty i Twoje dobra. Ty, 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 nieskończoność, Ty. Gdy odwrócimy wzrok od siebie, kiedy zostaniemy zaskoczeni miłością Boga, to wtedy będziemy się tak zachowywać jak lewi. Co zrobimy? Coś dobrego. Człowiek ma motywację. A więc podobnych sobie zaprosimy do siebie. Naucz te razem z Jezusem. I właśnie Chrystus wtedy, będący w centrum, nadaje nam wartość, sens, uświadamia nam, kim jesteśmy. Bracia i siostry, czasy, w których żyjemy dzisiaj, są czasami, w których człowiek jest w centrum, jego potrzeby. Nazwał to bardzo dosadnie święty Jan w liście. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota. Jak najwięcej mieć, jak najwięcej znaczyć, jak najwięcej dostać. To jest dzisiejszy świat. Ale bracia i siostry, to nie spełnia nasze tęsknoty. Bo to wszystko jest coś. To wszystko jest dla nas tak jak góra zabawek, w której topi się dziecko, bo tych zabawek za dużo. Wyobraźmy sobie, że kupiono dziecku bardzo dużo zabawek i wpuszczono go z góry w te zabawki i te zabawki go zadusiły. Oj, było za dużo. Tak się zachowuje dzisiejszy człowiek. Rzeczy nigdy i drugi człowiek do końca nie jest w stanie zapełnić tęsknot ludzkich.
Właśnie uczestniczę w rozważaniu.